Witam Was serdecznie na Izbie Otrzeźwień, to znowu ja. A dzisiaj na odcinku pfu, Pastry Sour, a dokładniej Pastry Sour z Lidla. A jeszcze dokładniej, jest to Pastry Sour z browaru Jan Olbracht. Jest to piwo, które kupiłem typowo dla butelki. Tak wygląda etykietka. No i co najważniejsze, taki niuans: butelka jest metalowa. Tutaj możecie sobie zobaczyć dno. E, także dosyć e, ciekawa bym powiedział, dosyć nietypowa. E, jest to dokładnie piwo Crazy King Pastry Sour IPA Mango plus Marakuja. No i powiem Wam, że zastanawiam się, czy ten Pastry Sour będzie miał cokolwiek wspólnego z IPA. Kurwa nie sądzę. No powiem Wam, że tak... Hmm... Nie sądzę, ale zobaczymy. Może się e, akurat pozytywnie zaskoczę. Ekstrakt 20, alkohol 5,6, goryczka 2 na 6. No właśnie, boję się, że to może być słodki ulep, a nie żaden pastry sour. A już na pewno nie IPA, no ale zobaczymy. Data ważności 27 września 2022, objętość 330 ml, składniki: woda, słody jęczmienne, słód pszeniczny, laktoza, pulpa z mango, płatki pszenne, zagęszczony sok z marakui, granulaty chmielowe, drożdże piwowarskie, bakterie kwasu mlekowego, olejek Hobzoil, maik, citrus fruit bomb. Nie słyszałem o takim olejku Hobzoil, chociaż szczerze mówiąc też dawno nie piłem żadnego piwa z tym olejkiem. No dobra, tak więc otworzymy to piwo, no i zobaczymy, czy rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z Pastry Sour IPA. Syknęło, ale nic nie wyleciało. Kapsel, biały golas. Bardzo owocowo, muszę powiedzieć, bo już tutaj wyczuwam wyraźnie marakuję i mango. Także przelewam do szkła. Dobra, prawie całość wylałem, troszeczkę na nie jeszcze zostawiłem. Barwa, no taka soczkowa bym powiedział, takie lekko ciemniejsze złoto z mojej perspektywy. Oczywiście piwo mętne, piany praktycznie brak. Także wąchamy. No, powiem Wam na pierwszym miejscu, takie mango zmarakują, ale bym powiedział, że one są tak na równi wyczuwalne. Nic tu, że tak powiem, nie wychodzi na pierwszy plan. I też jest trochę właśnie takiej chmielowości w tle. Także całkiem przyjemnie. Owocowo, właśnie ta chmielowość jest taka. Minimalnie w typie trawiastym, bym powiedział. Ale taka naprawdę minimalna, bo jak się dalej tutaj wąchuje w to piwo, to już jej praktycznie nie czuję. Natomiast na samym początku wyraźnie tutaj mi zaleciała. Także Wasze zdrowie, próbujemy. No, powiem Wam, że. Może jakaś tam goryczka gdzieś tam delikatna jest w afterteście. Piwo głównie słodkie, ale myślałem, że będzie dużo słodsze. Natomiast jest jakaś tam kontrakwasowa. Troszeczkę wydaje mi się, że za wysokie wysycenie jest tego piwa, bo bombelki jakoś tak trochę. Drapią mnie tutaj w język, że tak powiem mało przyjemnie. Być może mam podrażniony język, nie mam pojęcia, ale ja to tutaj tak odczuwam. No i tutaj tak samo jak w aromacie. Marakuja i mango, gdzieś te owoce się tutaj równoważą. Także podsumowując, myślałem, że będzie dużo gorzej. Natomiast nie jest tutaj aż tak źle. Powiedziałbym, że taki pastry sałerek, no gdzieś rzeczywiście jakaś taka naciągana goryczka, chmielowość, no tutaj jest, więc e, powiedzmy, że no gdzieś to IPA troszeczkę tutaj przywodzi na myśl. Oczywiście! Ale to jest takie bardzo naciągane, no ale dobra, niech będzie. No więc tak, nie jest to złe piwo moim zdaniem, bardziej pastry sałerek. Pastry Sour IPA, chociaż tak jak mówię, no gdzieś tutaj jakieś takie może skojarzenia majaczą, ale to jest takie nieprzekonujące. Natomiast jako Pastry Sour myślę, że jest spoko. Po prostu spoko. Gdzieś tutaj ta słodycz, ta kwasowość, ta owocowość jest taka wyważona. Ani w jedną, ani w drugą stronę. Także takie piwo do wypicia raczej ze smakiem, ale myślę, że do zapomnienia. Natomiast, butelka metalowa na pamiątkę, myślę, że jak najbardziej jest tutaj ok. Także to by było na tyle. Jeżeli piliście to piwo, to oczywiście komentujcie, jakie mieliście wrażenia. Ja, tak jak mówię, myślałem, że będzie gorzej. Także zaskoczyłem się tutaj na taki mały plus, ale jednak plus. Także ode mnie to tyle. Dzięki, wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.